zły ojciec. To tak ogólnie można powiedzieć, że bardzo trafne określenie, ale jakie może mieć twarze taki zły ojciec? No może mieć twarze subtelnego, wyrafinowanego zła, może mieć twarze bezwzględnego zła, może mieć twarze okrutnego zła, może mieć twarze zła, przez które osiąga swoje sukcesy i za wszelką cenę i po trupach brnie do tego, żeby osiągnąć taką swoją pozorną władzę, przewagę. A to wszystko tak naprawdę jest bardzo słabe, bo świadczy o tym, że ten problem wartości takiej prawdziwej człowieka nie jest umocniony wartościami prawymi, tylko próbą zawłaszczenia sobie terytorium takimi sposobami najprostszymi i można powiedzieć najprymitywniejszymi. No ale niestety żyjemy w takim świecie, w którym takie zachowania mają miejsce. I to przedstawienie jest w dwóch odsłonach. W pierwszym akcie jest to zaślepienie i zapatrzenie się w to, co nie nasze, nie polskie i taki, można powiedzieć, kompleks. Ja myślę, że osobiście, że już z tego kompleksu się powoli leczymy, ale nie zaszkodzi pokazać, że jest też takie myślenie, że nie szanujemy tego, co nasze i nie mamy takiego poczucia, że możemy być godni i dumni z tego, że jesteśmy w tym kraju, że żyjemy w tym kraju. A w drugiej z kolei części bardzo niebezpieczne myślenie o takiej polskości, która jest pępkiem świata i że to my mamy monopol na to, co tak naprawdę jest wartościowe i nie dopuszczamy. Nie mówię, że to jest ogólne, bo to też przedstawienie nie uogólnia nas wszystkich Polaków, tylko pokazuje pewną grupę ludzi, która się tak skrajnie zachowuje. Wrócę do tej kategorii ojca. To słowo jest bardzo nacechowane, tak? Wielu psychologów mówi, że bez wychowania dziecka bez ojca no, jednak prowadzi do pewnej straty, tak bym to ujęła. Proszę mi powiedzieć, czy tutaj w tym spektaklu ojciec może, czy spełnia taką rolę wyłącznie kogoś, kto przeszkadza, kto jest twardogłowy, czy ten ojciec niesie również jakieś pozytywne wartości? Nie, w tym spektaklu skupiliśmy się tylko na tej jednej stronie człowieka, który jest zadufany w sobie, zakochany w sobie i bezmyślnie. Można powiedzieć nawet grubo, można powiedzieć, że jest głupi. I naprawdę nie myśli o swojej córce, nie myśli o tym, żeby nikt poza nim, znaczy on myśli tylko o sobie, że może tym swoim zachowaniem przyczynić się do tego, że ukształtuje swoje dziecko. Oczywiście on w swojej argumentacji zachowania próbuje to usprawiedliwiać, dlatego mówi, że to jest tylko taka droga. Natomiast my wszyscy wiemy, znaczy nie po to pokazujemy to przedstawienie, żeby powiedzieć, że taka jest droga, tylko pokazujemy, że skrajne myślenie w taki właśnie sposób dyktatorski traktowania swoich dzieci niekoniecznie ma być godnym naśladowania, wręcz odwrotnie, może powodować trwałe traumy i takie uprzedzenia do końca życia. Rola mężczyzny została podważona w tym spektaklu? To twarde głowi to mężczyźni? Troszkę to tak wygląda. Ale no, to jest tak napisane i my tutaj nie szukaliśmy jakiejś równowagi między takim twardogłowiem kobiet czy mężczyzn. To ja mogę powiedzieć tylko w imieniu swoim i tego, co ja tu gram, że ta postać w pierwszej i drugiej części jest postacią głęboko nie myślącą w sposób logiczny, tylko egoistyczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.